Kilkaset kilogramów elektrośmieci zebrali uczniowie trzeciego liceum ogólnokształcącego w Brodnicy podczas specjalnej akcji przeprowadzonej na dużym rynku. Festyn był jednym z zadań w ramach przystąpienia uczniów do konkursu Drugie Życie Elektrośmieci. Licealiści promowali wiedzę na temat elektrośmieci i poprawnym ich utylizowaniu. Zorganizowaliśmy ten festyn również dlatego, że chcemy umilić czas brodniczanom i pokazać, że utylizowanie tych elektrośmieci może być przyjazne dla naszej planety, ponieważ jak na razie sprawa elektrośmieci nie jest do końca rozwiązana, ponieważ ludzie nie wiedzą, jak i w jaki sposób to oddawać i jak w jaki sposób się pozbyć tych elektrośmieci. Między innymi możemy zobaczyć liczne konkursy sportowe, czy też zagadki, krzyżówki. Również za oddane elektrośmieci możemy wymienić je na fanty, takie jak książki, przytulanki, różne gadżety biurowe. Witamy na rynkach, rozwijamy tu życie, od tego na głośnika. Przekaz każdy z nas, tutaj chcesz, tutaj lepszy, bo tu każdy dobry jest i wyrośnie na człowieka. Przeczytałam ogłoszenie w gazecie lokalnej i w czasie Brodnicy i właśnie postanowiłam przynieść zbędne rzeczy, żeby w domu się nie gromadziły. Zainteresowanie jest bardzo duże. Ludzie przyniosą praktycznie dosłownie wszystko. Telewizory, komputery, monitory, drukarki. No wszystko, co jest dosłownie na prąd. Tak trzeba to ująć, bo a zainteresowanie jest tak duże, że po prostu mamy czasami problem, żeby się wyrobić. Specjalnie podstawiony samochód na elektrośmieci wypełniały także przedmioty wielkogabarytowe. W zbiórce towarzyszyły występy brodnickich zespołów muzycznych. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć zespół Krawula, którzy śpiewają hip-hop. Będziemy mogli zobaczyć zespół Paka Girls, które śpiewają różne covery. Kompleks Małego Miasteczka, wybijający się brodnicki zespół, Mr. Sandman, już znany w Brodnicy i ja będę śpiewać, Karolina Woźniak. Pokochałam go, popłynęłam jak za lordem aż na dno. Cały dzień by spał, nocą w karty grał, a ja nie wiem po co. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta, pan, cały babski pysz. Gdy nie widzisz, czemu wołasz SOS, a na widok SOS, SOS. Miłość to nie puszą w myśli ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze. Odnajdę ciebie. Thank you.
wierzyć, jak nie wierzyć w wiosnę. Wyjdę na pokoje, uchylę kołdry z krawek. Dość już, dość tej zabawy. Może porannej kawy skusi mnie smak. Do kuchni cicho zmierzam i sobie nie dowierzam, bo jakie licho idę tam. Wyjdę na pokoje, albo tak myślę sobie, znów coś innego zrobię. Zagłębię się w pościeli, jak rakiem przyjedzie i świat wokół znowu zaśnie. I ja tak zrobię właśnie, zapragnę gdzieś głęboko przerwany wcześniej sen. Cudze buty i cudzy płaszcz, za korytarzem cudzy świat. Uwierz się, nie chcę patrząc się swoją własną życiocę. No powiem, życiocę. Rozbiła się o ziemię, pytając, pusty ziem, była pusta tak, jak teraz ty na korytarzu. Cudze buty i cudzy płacz, za korytarzem cudzy świat. Uwierz się, niech zobaczą cię swoją własną.
Może to...